Witam ponownie. Minęły ponad 10 minut. Jest w tej chwili 18:09. Drugi sierpnia 2015 roku. Jesteśmy pod starostwem we Wrocławiu. 18:010 już. I niestety można się było tego spodziewać. Inicjatywa powołania sejmiku dolnośląskiego dzięki mojej obecności będzie jednoosobowa, chyba że jeszcze coś się wydarzy. Przypomnę, że sancytem z 5 czerwca 2015 roku z Sejmu Wolnego w Kole został zwołany sejmik założycielski właśnie na dzisiaj, 2 sierpnia 2015 roku, niedzielę, pod starostwem powiatowym we Wrocławiu przy ulicy Kościuszki 131. Jakie ziemie tu wchodzą w skład tego sejmiku ziemskiego, czytałam na poprzedniej części. I mimo że osoba, która mi kopiowała ten sancyt, Henryk Swół, wczoraj jeszcze obiecywał, że przyjdzie, no niestety nie pojawił się. Na tej stronie sejmwalny.org.pl znajdziecie Państwo więcej wiadomości o Sejmie Walnym. Zachęcam do zapoznawania się z sposobem restytucji staropolskich zwyczajów sejmikowania i monarchii parlamentarnej. Przechodzą tu niektóre osoby, nawet kilkadziesiąt już w międzyczasie przeszło, ale niestety nikt nie znalazł tutaj oprócz mnie czasu, żeby zatrzymać się, na ten sejmik przyjść. Więc zdaje się, że zgodnie z tym, co marszałek Wojciech Edward Leszczyński w takiej sytuacji proponuje, stałam się tym samym marszałkiem sejmiku ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. Przy okazji przypomnę, że w Warszawie 5 sierpnia sejmik założycielski się odbędzie. W środę, 5 sierpnia, także pod starostwem powiatowym w Warszawie Zachodniej przy ulicy Poznańskiej 129 o godzinie 18:00. I chcę Państwu jeszcze powiedzieć, że kilka dni temu osobiście przekazywałam Wici o tym sejmiku osobie jakże zajętej i zaangażowanej. Nazywa się Piotr Rybak i przykre, że nawet Piotr Rybak nie znalazł czasu, żeby tu przyjść. I dzisiaj rozmawiałam także z panem Leszkiem Słomką. Jestem z nim umówiona na wtorek, czyli na 4 sierpnia, na wywiad pod pomnikiem ofiar stalinizmu w Wrocławiu przy Oberze. Z tego nagrania, które uda mi się we wtorek zrobić, dowiemy się więcej od pana Słomki. Był zaskoczony, nic nie wiedział o sejmie walnym, dlatego zachęcam do zapoznawania się z informacjami na temat sejmu walnego, bo ośmieszanie tej idei to jest jak
jakaś część z mowy, w której Polacy nieświadomie czasami zostają wciągnięci przeciwko państwu polskiemu, bo monarchia parlamentarna jest dla Polaków, uważam, ustrojem optymalnym, ustrojem naturalnym. Od setek lat taki mieliśmy. Sejmiki ziemskie zlikwidowali zaborcy 200 lat temu. Właśnie zaborcy. A szczególnie brała udział w tym antypolska dynastia Sasów, ruiny doprowadzając Polskę. Zrobimy jeszcze zbliżenie. Te okropne flagi, widzicie Państwo, jakie tutaj są, jakie starostwo powiatowe oflagowane. Wrocław i województwo dolnośląskie jest najbardziej zadłużonym województwem w Polsce. Oprócz Warszawy miasto Wrocław jest najbardziej zadłużone. A pieniądze mają na różne rzeczy, ale na flagi, żeby je wyprać, to jakoś nie mają. Jak wisi tu polska flaga, jestem bardzo zaskoczona, że ta jest taka czarna, z tym czarnym orłem. Przecież Polacy dostali białe orły od papieża, a nie czarne, więc dlaczego tutaj ten czarny orzeł powiewa? Uważam, że przynajmniej biało-czarny powinien być, a nie całkiem czarny. No i tutaj już osławiony kapitał ludzki. No to jest po prostu taki skandal. Te pentagramy, kapitał ludzki, postaw na aktywność, po prostu straszne. Żądamy usunięcia pentagramów z budynków publicznych. Oburzające to jest. Rada Powiatu Wrocławskiego, Zarząd Powiatu Wrocławskiego, jeszcze więcej pentagramów. Niesamowite to jest, proszę Państwa. No, psychologowie się nami zajmują. Uszkodzony herb polski, widzicie Państwo, znowu. Nawet nie są w stanie zadbać. A miliardy wydali. Blisko 400 miliardów jest Wrocław zadłużony. Gdzie są te pieniądze? Starostwo powiatu wrocławskiego, starostwo powinni się wstydzić. Codziennie wchodzą tu do pracy. Takie szmaty, proszę Państwa, takie szmaty. Tą unijną to żądamy ściągnąć w ogóle z tego kija. Ale takie szmaty, żeby na budynku publicznym w ten sposób flaga polska. Brak słów. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Beata Andrejas.